Cześć, z tej strony Mateusz, zapraszam was na Q&A. Pierwsze pytanie, Sebastian Ożga. Czy pani mleko cię bije? Nie wiem czemu to pytanie się pojawia przy każdym filmie, ale jeśli tak, w środku filmu ściągnij lewego buta. No niestety nie ściągnę, bo jestem w skarpetkach, ale zaufajcie mi, że nikt mnie nie bije. No tak serio, martwy jednorącz, ile byś zrobił, jak sądzisz? Jeśli chodzi o robienie w paskach, prawdopodobnie mógłbym dowalić całkiem fajny ciężar, no ale oczywiście prawdopodobnie będzie limitował mnie chwyt, więc nie wiem, czy zrobiłbym powyżej stówki. Jest taki typ na YouTubie, Juji Mufu, polecam sprawdzić, on naprawdę robi super lifty, które są, no po prostu podnosi ciężary na bardzo dziwne sposoby. Jeśli chcecie się pośmiać z tego, co on robi, to no polecam. Daniel Szpornuk, jak stałeś się tak popularnym kulturystą z niesamowitym bicepsem? Oczywiście to były lata ciężkiej, motywacyjnej pracy. Mogłem być kim chcę, mogłem być prawnikiem, lekarzem, kosmonautą. Wybrałem, pożyczyłem od babci na karnet i udało mi się zostać kulturystą z niesamowicie wielkim 60-centymetrowym bicepsem. Czyżby Piotrek, zielona koszulka, doktor hipertrofii, był twoim coachem? Bo przecież nawet trenerzy potrzebują trenerów, co nie? Mimo że to pytanie jest oczywiście żartobliwe, a połowa tak naprawdę pytań pod Q&A jest z reguły bekowa i żartobliwa, to tak, uważam, że każdy, nawet najlepszy zawodnik czy trener potrzebuje kogoś, kto będzie mu pomagał. Albo trenera, który stoi nad nim, albo kolegów, którzy będą stali obok niego. I tak jak ja z zieloną koszulką czy z moją dziewczyną mamy taką relację, że pomagamy sobie nawzajem, że ja mogę mu podpowiedzieć, czy jej, czy komukolwiek innemu mogę podpowiedzieć, a oni mogą mi podpowiedzieć, ocenić tą serię, nie? Nie jest tak, że ktoś jest nad kimś. Ale oczywiście również mam trenera od podnoszenia ciężarów, który uczy mnie podnoszenia ciężarów. Podnoszenie ciężarów, czyli rwanie i podrzut. No sam bym tego nie ogarnął, sorry. Mimo, że ogarniam trójbój od 5 lat, nauczyłem na pewno kilkadziesiąt osób, doprowadziłem do mega rewelacyjnych wyników w trójboju. No niestety dwubój był dla mnie absolutną abstrakcją, jak go zacząłem. No i drugie pytanie, czy wyciskanie na skosie dodatnim może przełożyć się na klasyczny bench press? Według mnie oczywiście, że tak. Nawet powiem wam więcej, wracając do poprzedniego pytania, Piotrek zapoczątkował jakiś czas temu, poleciłem mu, żeby sobie dodał wyciskanie na skosie dodatnim, ze względu na to, że tam bardziej go limitują barki niż klata na zwyczajnym bench pressie. No i widzicie, jeśli na przykład macie problem na samym dole ruchu, to czasami może być tak, że limitują was barki. Więcej będę o tym mówił na wykładzie w Sopocie, kto tam był na wykładzie teraz niedawno we Wrocławiu, o tym właśnie mówiłem. Trochę byłem wtedy chory, więc sorry, jak coś bełkotałem, ale no gorączka była. W każdym razie tak, wyciskanie leżąc sztangą, hantlami na skosie dodatnim, super ćwiczenie i według mnie ma o wiele większe przełożenie na poziom niż robienie OHP. Wiecie, specyfikacja, jeśli robisz coś pionowo i angażuje to bary, to trochę mniej ma przełożenie na wyciskanie poziome niż po prostu jeśli byś robił skos dodatni. Skos dodatni, no jednak w końcu leżysz, tak? Masz podobną pozycję do wyciskania leżąc, nieco bardziej przyjmują barki i góra klaty, więc fajne ćwiczenie dodatkowe. Bardzo polecam. Patryk Chudzik. Jak długo macie zamiar z Piotrkiem Pasiakiem ukrywać swój związek? Wydaje mi się, że moja dziewczyna nie byłaby z tego zadowolona, ale pamiętajcie, że jest też coś takiego jak platoniczna miłość braterska do sztangi. Jako że dzisiaj robimy trening z Piotrkiem, to mogę się go zapytać, co on na to powie. Drugie pytanie. Redukcja, a dieta keto. Na ile węgli dziennie mogę sobie pozwolić na ketozie i czy warto redukować na białkach i tłuszczach? Według wielu tysięcy badań naukowych, naukowców, wiecie, badania naukowe to nie jest tak, że gdzieś tam ktoś sobie siedzi w laboratorium, tylko jest jakaś próba, nie? Mamy na przykład 100 osób, podajemy połowie osób dietę białko plus węgle, połowę diety białko plus tłuszcz na niskich węglach i sprawdzamy. No i ze wszystkich takich zbiorów, analiz okazuje się, że tak naprawdę nie ma znaczenia, dopóki ktoś nie ma jakichś chorób, które wybitnie ograniczają, uniemożliwiają mu spożycie albo dużej ilości węgli, albo dużej ilości tłuszczu. I mimo że ketoza jest bardzo popularna, to ona jest popularna, bo jest popularna. Nie dlatego, że działa, tylko dlatego, że jest popularna. Wszystkie diety na świecie, tutaj ostatnio fajną grafikę zrobiła strona Dietetyka Nie na Żarty, która z kolei ma 19 i 20 maja szkolenie, na którym właśnie będę, na który zapraszam. Możecie więcej info znaleźć u nich na fanpage'u. No i oni zrobili taką fajną infografikę jakiś czas temu, że dlaczego wszystkie diety działają. Dlaczego działa dieta jakaś low carb, high carb, wegańska, bezglutenowa? Ponieważ one mają deficyt kaloryczny. No i jeśli chodzi o te diety bardziej normalne, one też mają podbitą ilość białka, także spoko ilość białka, deficyt kaloryczny i magicznie nagle chudniemy. I że tak powiem teraz mądrze, inteligentnie, jest to jedna z niewielu rzeczy mądrych, które usłyszycie w tym odcinku, jest wiele dróg, które prowadzą na jeden szczyt.
Tak to bardzo mądrze zabrzmiało, wiem, ale innymi słowy jest bardzo dużo rzeczy odnośnie siłowni, na które pytanie, na które odpowiedź brzmi wszystko jedno, tak? Nie musicie się zamartwiać większością pierdół i nie ma takiej odpowiedzi, że coś jest lepsze czy gorsze, a jeśli jest, to trzeba to sprawdzić na własnej skórze. Piotr Bochra, czy w treningu push hyper warto wrzucić OHP zza głowy? Zastanawiam się pomiędzy tym ćwiczeniem, a wyciskaniem hantli siedząc. Generalnie przyjęło się, że wyciskanie hantli bardzo fajne ćwiczenie. Przez to, że masz hantlę, to nie musisz pilnować, żeby ten ciężar był przed tobą, tylko może być rozłożony na boki, nic cię nie limituje, masz swobodę w nadgarstkach. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, jeśli chodzi o pracę barków. Natomiast jeśli chodzi o wyciskanie zza głowy, to nie ma żadnych zalet, jeśli chodzi o aktywację mięśni. Nie poprawia żadnego aktywacji tam, nie wiem, środku, przedniego aktonu. Nie ma znaczenia za bardzo. Natomiast problem jest taki, że sporo osób ma problem z mobilnością wyciskania zza głowy, ponieważ wyciskanie czegoś zza głowy nie jest zbytnio naturalną pozycją, musimy bardzo tutaj mocno rozciągnąć niektóre nasze mięśnie. Często osoby, które są bardziej przykurczone, mają barki przesunięte do przodu, być może jakiś garb, nie będą się w tym ćwiczeniu odnajdowały. I wyciskanie zza głowy jest tak naprawdę ćwiczeniem używanym sensownie tylko i wyłącznie przez osoby, które ćwiczą jakieś tam ćwiczenia dwubojowe, gdzie musisz bardzo dużo ćwiczeń wyłapywać nad głową. Tam przełożenie jest bardzo mocne. Kulturystycznie nie. Krystian Cieślik. Czy jest sens pójść na kurs trenera personalnego po stosunkowo krótkim stażu, ale nie po to, żeby prowadzić innych, ale żeby podszlifować swoją technikę i ewentualnie pomagać znajomym? Jeśli tak, jakie kursy polecasz? No, prawda jest dosyć smutna, ale na większości kursów trenera personalnego z bardzo wielu opinii nie nauczysz się kompletnie nic. Jeśli chodzi o technikę przynajmniej. Sporo kursów opiera się tylko i wyłącznie o to, na przykład jakie mięśnie pracują w danych ćwiczeniach, co tak naprawdę każdy po miesiącu ćwiczeń na siłowni może wiedzieć. Są spoko kursy specjalistyczne, z tym, że większość kursów, które nie oferuje bycia na przykład jakimś tam specjalistą od trójboju, nie ma bladego pojęcia o technice. I większość instruktorów, którzy prowadzą takie kursy na zwyczajnego instruktora siłownianego, nie mają bladego pojęcia o technice wykonywania ćwiczeń. Radek Szczepankiewicz. Wyciskanie z pauzą w najcięższym miejscu. Na przykład przed lockoutem, skoro jesteś tak silny jak twój najsłabszy punkt, może się to przełożyć na dodatkowe klamoty na gryfie. Oczywiście, to jest właśnie coś, o czym wspomniałem na tym wykładzie, jak wzmocnić słabe ogniwa w trójboju, że powinniśmy wzmacniać słabe punkty. Jeśli masz problem z jakimś momentem ruchu w wyciskaniu, to możesz osobno wzmacniać tą daną partię, jeśli wyczujesz, jaka partia cię limituje, ale też spoko metodą jest właśnie wzmacnianie specyficzne danego zakresu ruchu. Także, jeśli problem masz tutaj, to w tym miejscu wypadałoby zrobić pauzę, albo tuż przed tym miejscem, na pewno nie po tym miejscu, nie? Jeśli masz problem na dole, to oczywiście pauza na dole, bo niżej się już nie da. Łukasz Wieleba. Gdzie byś dzisiaj był, gdybyś trenował lowbara i woodchopper? Dzięki wszystkim za polecanie mi lowbara na każdym filmie. Jest to dla mnie, naprawdę to wiele dla mnie znaczy. Myślę, że jakbym zaakceptował waszą radę już 5 lat temu, byłbym innym człowiekiem. Być może leżałbym sobie teraz na Malediwach i odpoczywał, podczas gdy muszę ciężko harować, nagrywając filmiki na YouTubie. Czarek Piotrowski. Chciałbyś się sprawdzić z Roburem w trójboju? Jak myślisz, czy byś wygrał? Z Roburem na redukcji to no, może byłoby trochę łatwiej. Z Roburem w chwili obecnej, kiedy jest masakratorem, no na pewno byłoby to dosyć ciężkie wygrać. Wiem, że mam sporą przewagę w martwym ciągu nad Roburem, natomiast wiem, że on ma o wiele silniejszą ławkę, ze względu na to, że ma o wiele więcej mięśni, bo ćwiczy 10 lat dłużej czy 6 lat dłużej ode mnie, to chyba nie jest żadne zaskoczenie. 50 lat więcej bierze trenbolon i no jeszcze ma trochę wyższy przysiad, tam już przewaga nie jest taka duża. Także jeśli mega bym wyciągnął swój martwy, byłbym w szczycie formy, trochę bym przymasował, żeby podbić ławkę, być może bym wygrał, ale daję sobie 30% szans na to. Wojciech Kuczera, pytanie. Czy w Q&A wolisz odpowiadać na pytania konkretne, związane z siłownią, czy raczej takie utrzymane w żartobliwym tonie? Widzicie, jeśli ktoś chce ode mnie tylko i wyłącznie merytorycznej wiedzy, nie lubi filmów na luzie, no to po prostu trochę się przejedzie, ponieważ ja nie będę dla niego specjalnie stawał się nudnym wykładowcą, ponieważ ja nie lubię tego stylu. Nigdy nie lubiłem ludzi, nigdy nie lubiłem nauczycieli, wykładowców, którzy nie potrafią skleić konkretnego zdania, jeśli chodzi o cokolwiek inne związane z tym, czego nauczają. Poza tym, wiecie, no, życie według mnie jest trochę za smutne, sporo osób podchodzi do życia trochę bardziej zbytnio na spinie, cały czas ma te spięte poślady, hejtuje w tej wewnętrznej, dlatego ja wolę się pośmiać, wolę sobie zrobić coś żartobliwego czasem, wolę odpowiedzieć na głupie pytania, ponieważ to sprawia mi to jakąś tam radość. Z tym, że wiecie, czasami
jak ktoś wam pokazuje jakiegoś mema sprzed 10 lat, no to wiecie, no to niby się weśmiejecie, żeby tej osobie było miło, ale no to jednak już nie jest takie śmieszne, nie? I dlatego, no wiecie, jak ktoś zadaje od 20 pytań pod Q&A to samo pytanie w stylu boksy czy slipy, albo low bar czy high bar, to już wiecie. Rafał Saj, czemu szmeksy przebił cię w subach i czy coś zamierzasz z tym zrobić? Kiedyś, jak dopiero zaczynałem, to byłem wręcz zafascynowany tymi cyferkami. Patrzyłem tam, że jest taka strona, nawet Social Blade, gdzie można sobie analizować. Był taki nawet moment, że nagrałem głupi filmik 10 najgłupszych ćwiczeń na siłowni. Doszło mi 1000 subów dziennie. 1000 osób, to jest, wiecie, małe miasteczko. Nagle wchodzi na twój kanał i cię ogląda. Ale no z czasem to nie stanowi dla mnie żadnego wyznacznika bycia spoko. Wolałbym mieć większą moc sprawczą niż mieć więcej, nie wiem, nie zależy mi na tym, żeby więcej osób do mnie podchodziło na ulicy. Wolałbym mieć większą moc sprawczą, czyli móc powiedzieć coś, co wpłynie na ludzi. Ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, tak naprawdę trochę więcej prowadzę na Facebooku, na Instagramie postów merytorycznych czy jakichś tam śmieszków, ponieważ YouTube jest anonimowy, ludzie tam mogą śmieszkować sobie w komentarzach i mimo, że kiedyś się uważało, że YouTube jest fajny do nawiązywania relacji z odbiorcami ze względu na to, że oni cię widzą, oni cię tam poznają, że jesteś jakąś tam rzeczywistą osobą, a nie tylko kimś, kto pisze jakieś tam posty, no to jednak to zmieniło się do pewnego czasu, tak naprawdę o 180 stopni. Na YouTubie jest z reguły pod każdym filmem jest najwięcej, nie tylko u mnie, też u wielu innych osób, jest najwięcej osób, które po prostu nie mają generalnie nic do powiedzenia, po prostu sobie gadają jakieś głupoty. Wiecie, jak zacząłem się tak nakręcać, patrzeć dzień w dzień na jakieś statystyki, to trochę się wali w głowie od tego, nie mówcie, że nie. Potrafiłem na przykład powiedzieć Piotrkowi, Marowi czy Natalii, żeby nagrywali jakieś tam rzeczy, które robię na siłowni, zamiast, wiecie, na przykład oni nie mogli podejść pod serię, bo weź nagraj. Albo ja na przykład traciłem sporo na robieniu treningu, bo prosiłem kogoś, żeby weź mi nagraj coś. Dlatego robię mniej teraz treningów, ponieważ trenuję ciężej. Mam o wiele lepsze efekty trenując ciężej niż cały czas nagrywając każdy trening. A jeśli nagrywam już jakiś trening na siłowni, to z reguły on jest luźny. I tak samo mogę lepiej, częściej, wydajniej korzystać z życia, robić to, co lubię, nie spędzając całego dnia tylko i wyłącznie na odpisywaniu na wiadomości, czy na myśleniu, jaką infografikę jutro dać. To naprawdę ryje trochę bardziej. Jeśli masz obsesję tylko i wyłącznie na tych cyferkach, żeby one dochodziły jak najszybciej, to no nie jest to zdrowe, to ryje psychę. No i wiecie, biorąc pod uwagę, że moim najczęściej wyświetlanym filmem na kanale, przygotowałem sobie tutaj na laptopie, to jest 10 najgłupszych ćwiczeń na siłowni. 337 tysięcy wyświetleń. Filmu, który był totalnie improwizowany. I wiecie co, nawet ten film nie był dobrze nagrany, bo pierwsza część była nagrana telefonem, telefon się rozładował, drugą część nagrałem aparatem, który wcześniej się ładował. W ogóle wiecie, jakaś totalna abstrakcja. Bez dźwięku, bez niczego, bez planu i totalna improwizacja. I ten film po pierwsze był clickbaitowy, a po drugie nikt go kompletnie nie zrozumiał. Dotarł do tak durnych odbiorców, takich, wiecie, to co mówiłem wcześniej, że ludzie są strasznie pospinani. 2000 łapek w dół, tysiące, setki komentarzy o tym, że co on tam wie. Ludzie to naprawdę na serio potraktowali. Robiłem jakieś idiotyczne ćwiczenia, oni myśleli, że tak serio. To jest dla mnie największy fenomen filmu, jaki zrobiłem kiedykolwiek na kanale. Że odkryłem, jacy ludzie są głupi. No i to był taki kluczowy moment w moim życiu, jak dotarło do mnie tak naprawdę kilka tysięcy subskrypcji w ciągu dosłownie kilku dni. Pewnie się zastanawiacie, jakie są kolejne filmy, które mają najwięcej wyświetleń u mnie na kanale. Jest to film Efekty lekkiego cyklu na stery dach. Musiałem przerwać, ponieważ teraz algorytm YouTube'a tak analizuje słowa, że jeśli bym powiedział to słowo, to by mi automatycznie obciął zasięg i nie można teraz nawet w tytuł filmu dawać czegoś takiego, bo od razu obcina, ponieważ mówi, że to jest niedozwolone. Wtedy, kiedy jeszcze nie było, to ten film się bardzo fajnie przyjął. No bo ludzie są ciekawi, jakie są efekty lekkiego cyklu, nie? Mimo, że tak naprawdę mogłem tam przedstawić zupełnie co innego. Kolejne filmy, 6 najlepszych ćwiczeń na barki, jak więcej wyciskać na klatę, najlepsze ćwiczenia na klatę, najlepsze ćwiczenia na plecy, no takie rzeczy, no wiecie, no ile można o tym gadać. Codziennie mogę nagrywać film, jak wyrzeźbić sixpack, jak mieć sześciopak na lato, jak wyglądać dobrze na plaży, mogę wydać e-booka swojego, gdzie pokazuję, jak mieć sixpack, mogę pokazać e-booka, jak zbudować masę mięśniową. To jest cały czas to samo, to jest to, co każdy wie,
Ale ja to myślę, że to każdy wie. A tak naprawdę to sporo osób nowych przychodzi i tego po prostu nie wie. One być może się o tym dowiadują. Tylko, że to jest nudne. No. Wiecie, jeśli ja bym widział dzień w dzień, tydzień w tydzień, jak ktoś nagrywa film, jak wyrzeźbić sixpack, to bym odsubskrybował. Po prostu nie oglądał tego typa. No i wiecie, być może marketingowo to się opłaca i nie myślicie, że ludzie o tym nie wiedzą. Więc specjalnie robią mega idiotyczne tytuły, żeby przyszło do nich jak najwięcej osób. I ze względu na to, że one zobaczą, że wstawiłeś, że od 5 lat na każdym filmie wstawiasz to same zdjęcie, jak kiedyś super wyglądałeś na redukcji, to oni to łapią i myślą, że jesteś zajebisty, ponieważ 5 lat temu dociąłeś. I cały czas mówisz to samo od 5 lat i cały czas zdobywasz nowych widzów, którzy na to lecą, którzy kupują twoje plany, gdzieś tam współpracują, kupują koszulki, pozdrawiam mlekox.pl, macie tam moje koszulki z Quotient Milk, z kodem rabatowym mleko, 20%, i zbieram te osoby, nagrywam głupie filmiki o redukcji, ściągam jak najwięcej tysięcy osób, przekierowywuję ich na stronę i tym sposobem chcę być bogaty, jeździć po Malediwach. No absolutnie wiecie, tak to się nie dzieje. Jeśli ktoś ma taką, a nie inną hierarchię wartości, to spoko, ale pamiętajcie, że ten kanał jest bardziej o śmieszkach. Ja jako youtuber nie czuję się jako influencer, a bardziej jako na przykład osoba opiniotwórcza, która ma coś do powiedzenia. No i wydaje mi się, że to tyle. Ale zawsze z chęcią przyjmę rady odnośnie tego, jakie filmiki chcielibyście zobaczyć, odnośnie tego, w jaką stronę może iść ten kanał. To nie musi być oczywiście cały czas merytoryczny bełkot, czego już powiedziałem, że to można łatwo przegiąć, jeśli się robi tylko i wyłącznie merytorykę. Dlatego lubię podejść do tematu na luzie, czy na przykład opiniotwórczo. I no, po prostu lubię to robić. Jeśli ktoś ma z tym problem, to wiadomo, może nie oglądać. To było tyle na dzisiaj. Wiem, że gadam już od 5 godzin. Jeśli się podobało, prośba łapę w górę. Do zobaczenia. This, that, shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad visions, I'm talking mad visions, this, that, shit, better get lit when I give you that fire, light up.